Kto czyni dobro, a kto zło, przekonamy się po śmierci. Belzebub. Każdy ma coś, czego pragnie najbardziej. Coś, czego nikt nie może mu zabronić. Lecz co jeśli spotka kogoś, kto wie, iż jego starania są nic nie warte i bezowocne? Mimo iż wie, że powinien przestać, czy przestanie? Jeśli coś najważniejszego dla ciebie, dzieło twojego życia, nie może powstać, czy przestaniesz próbować je stworzyć? Wiadomo, iż wszystko zależy od źródła, z którego czerpiemy wiedzę, lecz jeśli nie jest ono wszechwiedzące, jaka liczba osób może skłonić cię do zaprzestania działania? I czy taka liczba istnieje? Dzieło twojego życia jest tylko twoim dziełem. Nieważne, co robisz, próbuj, dopóki nie odniesiesz sukcesu. A jeśli takowy nie nastąpi, umrzesz tak samo, jakbyś umarł. Nie powiesz sobie jednak, nie spróbowałem. Jeśli tak, umrzesz ze świadomością, iż postawiłeś sobie za wysoką poprzeczkę, lecz próbowałeś ją przeskoczyć. Mimo iż nie dałeś rady, w życiu, w zaświatach otrzymasz możliwość, by postawić poprzeczkę jeszcze wyżej. Lecz tam ci się uda. W tym momencie na twojej przedśmiertnej twarzy pojawi się uśmiech spełnienia. Taki sam uśmiech, który towarzyszyłby ci, gdyby dzieło było skończone. Pamiętaj, że twoje życie należy do śmierci, twa dusza do Boga lub diabła, twe ciało do robactwa lub czasu, lecz twoje jestestwo należy tylko do ciebie. Jeśli coś jest dla ciebie ważne, nie przestawaj próbować. Nigdy nie przestawaj próbować. Świat chyli się ku upadkowi. Ania, ciągnięta za rękę przez Pita, biegła przed siebie, ledwo dostrzegając świat wokół niej. Duchy, które nawiedzały ją od momentu poznania Cartera, wyszły na ulicę. Wszędzie ogień. Wszędzie krzyki. Wszędzie krew i ludzkie ciała. To właśnie zło w czystej postaci. Ciemność o tysiącach twarzy, spowijająca świat, w którym żyła od urodzenia. Dziewczyna kątem oka zauważyła swojego sąsiada, małego chłopca nabitego na pal, którym jakaś bez oka poczwara okładała jego matkę. Świat płonął. Biegli prosto przed siebie długi czas. A Ania przez połowę drogi płakała. Po kilkunastu minutach biegu znaleźli się nad klifem, w całości skąpanym w ciemności. Nic poza nim nie było widoczne. Nagle Pete chwycił Anię za ramiona i przytulił do siebie. Nie martw się, Aniu, nie płacz. Demony chcą cię złamać. Mówiłem ci już. Nie możesz polegać na swoich oczach. Ani tu, ani w zamku. Pamiętaj, aby słuchać tylko swojej duszy. To, co widzisz, jest nieistotne. Liczy się tylko to, co czujesz. Dziewczyna otarła łzy z twarzy i odpowiedziała uśmiechem. Pit, jak się okazało, uśmiechał się cały czas. Po chwili wziął ją na ręce i zwrócił się ku przepaści. Pit, co się dzieje? Zaczynamy, Aniu. Zaczynamy zabawę. Powiedział znów, uśmiechając się jak demon. Po czym skoczył w przepaść z dziewczyną na rękach. Jednak tuż przed skokiem wszystko przed Anią zakryła chmura czarnego dymu. Gdy odzyskała widoczność, zorientowała się, iż oddalają się od klifu. Zauważyła również, iż sama dryfuje wśród kruczego stada. Lecz dalej czuła, jakby Pit trzymał ją w ramionach. Poruszali się z niesamowitą prędkością. Wręcz nie dało się dostrzec otoczenia poza smugami światła niewiadomego pochodzenia. Po raptem kilku sekundach okazało się, iż są nad wyspą. Ania stanęła na lądzie, a zaraz potem i Pit. Wtem chwycił ją mocno i owinął płaszczem. Nie patrz teraz, Aniu, powiedział i zakrył jej oczy. Mimo wszystko dziewczyna miała małą szparkę,
przez którą mogła ocenić sytuację. Widziała, jak zapadli się pod ziemię, po czym nastała ciemność. W ciemności widziała mnóstwo znajomych twarzy, jednak przez pita nie była w stanie ich rozpoznać. Słyszała głosy, znajome głosy nawołujące ją. Mówiły, by wróciła do nich, by wskoczyła w ciemność. Przewijało się to z krzykiem cierpienia i histerycznym płaczem. Głosy silnie na nią działały, lecz nie dała się im omotać. W pewnym momencie zauważyła, iż są w jakiejś starej budowli. Wtem Pit odsłonił przed Anią wnętrze zamku. Ku jej przerażeniu pierwsza sala wyglądała zupełnie jak klasztor z wizji Lucyfera. Te same drzewa w podłodze, te same gruzy, nawet trumna w tym samym miejscu. Gdy dziewczyna trzęsła się ze strachu, Pit pogładził ją po głowie i znów spojrzał w jej oczy. Pamiętaj, Aniu, ufaj tylko swojej duszy. Wszyscy w ciebie wierzymy. Na pewno dasz radę. Uspokoiło ją to, a przynajmniej na tyle, by odsunąć strach przed wspomnieniami o tym pomieszczeniu. Idź przed siebie. Na końcu każdej sali napotkasz drzwi do następnego pomieszczenia. Idź, dopóki nie natrafisz na wielkie wrota z krwawym pentagramem. Za nimi jest sala tronowa. Jak to? Naprawdę nie idziesz ze mną? Pit stanął w cieniu wrót i zaczął się w nim zapadać. Po chwili na jego twarzy pojawił się demoniczny uśmiech, po czym powiedział tylko: idę wszystkich ochronić. Po tych słowach zniknął. Od razu po tym Ania usłyszała potworną piosenkę i zauważyła lalkę siedzącą w trumnie, wlepiając w nią przerażające oko. Dziewczyna nie chciała czekać na przybycie swojej kopii, więc czym prędzej ruszyła do drzwi. Biegła, lecz przy samych drzwiach poczuła chwyt na nodze i obróciła się. Na podłodze za nią leżały nagie ciała pociętych ludzi. Ich oczy świeciły na biało, a jeden z nich właśnie ją trzymał. Wszyscy jęczeli, plując krwią, a wśród nich przemieszczała się lalka. Sprawiała wrażenie, jakby ktoś ją niósł i nie przestawała śpiewać. Lecz tym razem jej piosenka się zmieniła. Biegnij dalej, nie patrz w tył. Duchy zmarłych, czarny pył. Jeśli ciągle chcesz móc żyć, zawróć, zamiast tutaj być. Dziewczyna nie słuchała lalki. Wyrwała się z uścisku i biegiem przeszła przez drzwi do kolejnej sali. Od momentu zamknięcia drzwi od razu rozebrzmiał jej krzyk. Kolejna sala przypominała rzeźnię, w której stoczyła walkę z mamonem. Lecz była trochę inna. Był to podłużny pokój, gdzie po obu stronach wisiały haki. Drzwi były dość blisko, lecz dziewczynę przerażało, iż osoby na hakach to jej rodzina. Z jednej strony jej ciocia i kuzynka, a z drugiej rodzice. Gdy stanęła idealnie między nimi, ocknęli się. Zaczęli krzyczeć, błagać, mówić do Ani. Nie było jednak możliwości, by z takimi ranami ciągle żyli. Aniu, czemu nas zostawiłaś? Nie chcieliśmy umierać. Dlaczego nam to zrobiłaś? To wszystko twoja wina. Poświęciliśmy dla ciebie wszystko. Wszyscy wisimy tu przez ciebie, Aniu. Dziewczyna mogła tylko zakryć dłonią usta, by powstrzymać krzyk i cała we łzach iść dalej. Po chwili jej kuzynka zerwała się z haka, rozrywając się niemal na pół. Jej wnętrzności rozlały się po podłodze, a upadek sprawił, iż oczy wypadły z jej głowy. Wtedy dziewczyna krzyknęła, a jej kuzynka mimo ran wciąż wiła się na podłodze. Miałam cię za siostrę. Nie chciałam przez ciebie umierać. To twoje sprawy, więc czemu musiałam przypłacić to życiem? Byłam jeszcze młoda. Miałam całe życie przed sobą.
To wszystko przez ciebie. Ty mnie zabiłaś, słyszysz, Aniu? To ty zabiłaś swoją małą siostrę. Krzyczała, dusząc się krwią. Dziewczyna nie wytrzymała i wybiegła z sali. Wiedziała, iż to nie jest prawdziwe, lecz zrozumiała właśnie, że gdyby nie ona, jej kuzynka dalej by żyła. Dziewczyna usiadła oparta o drzwi sali i zaczęła płakać. Dotarło do niej jednak, że następna sala to po prostu pusty pokój z drzwiami po obu stronach. Wstała i zaczęła iść, lecz drzwi wcale się nie przybliżały. Mimo iż szła, wydawała się stać w miejscu, co znów przestraszyło Anię. Pobawimy się, Aniu? Usłyszała dziecięcy głos zza swoich pleców. Przerażona, odwróciwszy się, zauważyła dziewczynkę ubraną w białą sukienkę, w całości umazaną krwią. Jej zęby były ostre, a włosy brudne i potargane. Po tych słowach, jakby nigdy nic, wyrwała swoje własne oko i podała je dziewczynie w zakrwawionej dłoni. W tym samym czasie przez dziurkę od klucza w drzwiach, przez które wyszła, zaczęła wypływać czarna, dziwna maś, dość szybko tworząca sporą kałużę na podłodze. Ania zauważyła, iż w kałuży odbijają się ludzkie krzyczące twarze. Gdy zauważyła, iż ciecz nie przestaje się wlewać, a dziewczynka przystawia swoje oko coraz bliżej, zaczęła biec. Po chwili zauważyła, iż oddala się od dziewczynki, lecz drzwi do następnej sali nadal się nie zbliżają. No dalej, pobawmy się. Głos znów stał się donośny. Ania obróciła się, zauważając, iż tylne drzwi i dziewczynka bez oka znów są tuż za nią, a cieczy coraz więcej. Dziewczyna wpadła w panikę. Nawet nie przeszło jej przez myśl, by spróbować się bronić. Wiedziała bowiem, iż jest w siedzibie jednego z najpotężniejszych demonów wszechświata i walka na jego zasadach może okazać się zgubna. Uznała, iż musi dojść do sali tronowej i dopiero tam ma rozegrać się walka. Biegła więc dalej, lecz co chwilę stała znów przed poprzednimi drzwiami. Gdy próbowała uciekać ostatni raz, coś znów chwyciło ją za nogę, przewracając dziewczynę na ziemię. Obróciła się i zauważyła, iż z cieczy wystaje połowa ludzkiego ciała, która ją trzyma. Było całkowicie czarne, a jego twarz była niewątpliwie jedną z twarzy wcześniej się w niej odbijających. Wtem dziewczynka znów znalazła się tuż obok Ani i przystawiła do niej swe wyrwane oko. Dziewczyna nie wytrzymała. Wzięła od niej wyrwany narząd i rzuciła nim przed siebie. Wtem zauważyła, iż drzwi, w które trafiła, otwarły się. Dziewczyna odzyskała nadzieję i wyrywając się z uścisku pobiegła do drzwi. Udało jej się. Przeszła przez nie. Za nimi nie było niczego. Ciemność. Nie było widać nawet drugich drzwi. Ania ruszyła do przodu, po czym usłyszała głos. Wszyscy giną przez ciebie. Coś wyszeptało zza jej pleców. Możemy to skończyć, powiedziało. Dziewczyna obróciła się za siebie, lecz nic tam nie było. Odruchowo machnęła rękoma, by sprawdzić, czy coś kryje się w ciemności, lecz nie było tam niczego. Proszę, skończ ze sobą. Po tym szepcie Ania usłyszała huk, jakby kawał żelaza spadł z sufitu tuż przed nią. Podchodząc bliżej, natknęła się na nóż leżący na ziemi. Zrób to i stań się jedną z nas. Ania odrzuciła sztylet na bok i zaczęła biec. W tym samym momencie mnóstwo przerażających twarzy zaczęło wpadać i przelatywać przez nią. Czuła ból, jakby każda kolejna twarz wydzierała z niej coś wartościowego. Biegnąc jednak, powtarzała sobie, iż one nie są prawdziwe. Myślała tylko, aby to wszystko wreszcie się skończyło. Biegnąc dalej, wpadła do dziury, w której po upadku na chwilę straciła przytomność.
ocknęła się chwilę potem, siedząc wśród ludzkich kości. Przestraszyła się bardzo, lecz zauważyła coś ważnego. Na końcu korytarza stały olbrzymie wrota z krwawym pentagramem wymalowanym na nich. Podchodząc do nich, bardzo się bała, lecz wiedziała, iż musi to zrobić. Wtem zza wrót usłyszała, jakby kobiecy głos nucił dziwną melodię. Odruchowo otworzyła bramę i ujrzała salę tronową. Pomieszczenie było wysokie i wielkie. Wręcz nie było widać sufitu, mimo iż pomieszczenie było dość dobrze oświetlone. W rogach sali były pochodnie z ludzkich ciał. Ludzie ponabijani na pale, przytwierdzeni do ściany, którzy płoną. Nie przestawali płonąć. Zwłoki były rozwieszone w każdym centymetrze sali. Ludzie przybici do wszystkich ścian i każdy obdarty ze skóry. Na podłodze wymalowany krwią pentagram, a na końcu sali było to coś. Piedestał ze stosu ludzkich czaszek, na którym siedziała kobieta. Ubrana była w czarną szatę, zasłaniającą jej twarz, a na kolanach trzymała i obejmowała szkielet małego dziecka. Niektóre części jej ciała lekko płonęły, jednak nie wyglądała, jakby jej to przeszkadzało. Więc to ty? Możliwe, odpowiedziała zwykłym kobiecym głosem. Słychać było, iż to jej nucenie, Ania słyszała przed bramą. Więc to ty jesteś Belzebubem? A jeśli jestem? Wtedy Ania podeszła bliżej i zdecydowanym głosem powiedziała: Przyszłam cię powstrzymać. Kobieta wydała się zainteresować. Razem z Pitem położymy kres waszemu złu. Wtedy kobieta podniosła się, wyrzucając szkielet za siebie. Carter jest z tobą? Krzyknęła z wyraźnym strachem w głosie. To nie twoja sprawa. Więc co sama możesz zrobić? Spytała Ania z szyderstwem w głosie. Dziewczyna, oburzywszy się, wyciągnęła krzyż spod płaszcza. Mogę powstrzymać twoje zło. Wtem kobieta usiadła. Kto czyni dobro, a kto zło, przekonamy się po śmierci. Ale fakt, iż dotarłaś aż tutaj, jest godny podziwu. Do tego pewnie ty jesteś sławną uczennicą rozpruwacza. Możliwe, lecz co ci do tego? Wtem demon się podniósł i spojrzał na Anię, wciąż nie odsłaniając swej twarzy. Obie wpatrywały się w siebie, pałając żądzą mordu. Było już jasne, iż teraz wszystko się rozstrzygnie.